Cześć! Dzisiaj nagram filmik, w którym pokażę Wam tego Peugeota 306 z 1999 roku. Pokażę szczegółowo wnętrze i wyposażenie. Zobaczymy bagażnik, posłuchamy dźwięku silnika i brzmienia wydechu. Zapraszam. No to zacznijmy od uruchomienia silnika. Teraz zobaczmy, jak prezentowany Peugeot wygląda w środku. Zaznaczę od razu, że jak na 99 rok, to jest to całkiem bogata wersja wyposażenia. Zobaczcie, kurtyny powietrzne, boczne w fotelach. Dwie poduszki. Elektrycznie sterowane szyby i lusterka. No i to nie wszystko. Tutaj mamy podgrzewanie obydwu siedzeń, regulacja podparcia lędźwiowego także dla pasażera, dla kierowcy też jest. Dobra, siadamy. Oprzyta taką grubą skórą kierownica, bardzo, bardzo przyjemna. To jest sterowanie radiem z kierownicy, więc też to jakoś uprzyjemnia podczas jazdy, nie trzeba tam cały czas ręką sięgać. I jeszcze mamy tutaj automatyczne wycieraczki. Czujnik jest ukryty tutaj. Działa to bardzo ładnie. Jak tylko już szyba się troszeczkę przybrudzi deszczem, to od razu się włączają. Staram się tak tutaj zakryć światło. Radio seryjne. A, no właśnie, no i klimatyzacja. Przypominam, 1999 rok. Bardzo ładnie utrzymany. Czyściutko, takie pluszowe fotele. Schowek malutki. Te w drzwiach też takie. Właściwie nic tam się nie mieści. No i tutaj jeszcze mały schowek. Szufladka. Skrzynia biegów pięciobiegowa. No i tyle. Teraz pora na miejsce z tyłu. Zobaczcie, jak czyściutko. Żadnej rdzy. Wow. Ta sama pluszowa, mięciutka kanapa. Ona jest dzielona tutaj 40 na 60. Ale upał. No i co? Miejsca na nogi jest akurat. Siedzi się wyżej niż z przodu. Klasyczne okna na korbkę. Dwa zagłówki, dwa głośniczki w półce tutaj bagażnika. No i na koniec zobaczmy bagażnik. Większy niż pewnie niektórzy się spodziewają. Po tak małym samochodziku. Zobaczcie. Naprawdę sporo miejsca. I do tego ta składana kanapa. No dobra, to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.